Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 25 kwietnia, we wtorek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Będą to ostatnie wersety 16 rozdziału, a więc dokładnie wersety od 15 do 20. Posłuchajmy tej Ewangelii. Później Jeszua ukazał się 11 i rzekł do nich: idąc po całym świecie, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Kto zaufa i zostanie zanurzony, będzie zbawiony. Kto nie zaufa, będzie potępiony. A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy ufają. W moim imieniu będą wypędzać demony, mówić nowymi językami. Nie poniosą szkody, jeśli wezmą do ręki węże albo wypiją truciznę, i będą uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce. Wówczas powiedziawszy to, Pan Jeszua został zabrany do nieba i zasiadł po prawicy Boga. A oni poszli i głosili wszędzie. Pan zaś współdziałał z nimi i potwierdzał naukę przez towarzyszące mu znaki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, w tych wersetach 17 i 18 jest napisane, że ci, którzy mu zaufali, ci, którzy złożyli ufność w Jezusie i w tym, co Jezus głosił, co powiedział do nas właśnie przez Ewangelię, ci mogą oczekiwać, że moc Boża będzie przez nich działała. Nie chodzi tylko o to, aby wypędzać demony, aby uzdrawiać, choć i te charyzmaty, te dary są obecne w Kościele, pośród nas. Myślę, że nikogo z Was nie trzeba tutaj pouczać o kimś takim jak egzorcyści, o kimś takim jak ci, którzy mówią proroctwa w różnych miejscach, w różnych wspólnotach, mniejszych najczęściej wspólnotach, te dary, te charyzmaty się objawiają. Ale największym jakby z nich charyzmatem, o którym już mówi święty Paweł, jest miłość. Jest miłość do Boga i do ludzi. Jest miłość do Boga i do ludzi, ale miłość nie taka filantropijna, bo dzisiaj też ma wielu miłość na przykład do zwierząt, ale to nie ma nic wspólnego z miłością tą związaną z charyzmatem, z darem. Zwierzęta oczywiście, nawiasem mówiąc, szanujemy, dbamy o nie, ale nie można być ślepo zakochanym w jakichś zwierzątkach tylko dlatego, że one są takie milusieńkie, bo to znaczy, że być może człowiek ma jakieś problemy w relacjach ludzkich i próbuje te swoje deficyty miłości potem właśnie umieszczać, kanalizować w miłości, tej w cudzysłowie oczywiście, do zwierzątek. Dlatego tym takim darem, który Bóg nam daje, jest właśnie wiara. Wiara, jeśli to co tutaj było powiedziane, jeśli złożymy ufność w dobrej nowinie, w Ewangelii, w tym wszystkim, co Jezus do nas mówił, to wtedy przez to właśnie konsekwencją tego jest miłość. Miłość do Boga, że nam tak wielkie rzeczy ofiaruje, daje zupełnie za darmo, i miłość do ludzi, którzy rozpoznajemy, że są naszymi braćmi, siostrami. Owszem, nie zawsze łatwe to są też relacje, nie zawsze łatwi to są, w cudzysłowie łatwi, ludzie, bracia i siostry, ale oni są tak jak i ja, stworzeni przez Boga na Jego obraz, na Jego podobieństwo, i mam ich kochać. I mam ich kochać. I kiedy tak to odczytamy, Ewangelię, to te słowa Jezusa wcześniejsze troszeczkę, zdanie wcześniej, wtedy muszą w nas gdzieś rezonować, muszą one w nas się odbijać. Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Idźcie wszędzie i głoście. Opowiadajcie to. Jeśli ktoś sam się czymś zachwyci, to nie sposób tego zamknąć w czterech ścianach,
i powiedzieć, to tylko będzie dla mnie. Nie, trzeba o tym mówić. Dlatego życzę wam tego bardzo, abyście na swój sposób, ale byli misjonarzami, misjonarkami, abyście głosili dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu, bo też zdanie Chrystusa jest w tej dzisiejszej Ewangelii jest dosyć takie jednoznaczne, że kto zaufa, czy kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie zaufa, będzie potępiony. Kto nie zaufa, nie uwierzy, będzie potępiony. Chrystus mówi jasno. Ale popatrzcie, jakby Pan Jezus trochę to uzależnia od nas. Idąc po całym świecie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto zaufa, będzie zbawiony, a kto nie zaufa, będzie potępiony. Jak wiele też może zależy od tego Twojego słowa, Twojego przykładu, nie jakiegoś natarczywego słowa, czy jakiegoś wywyższania się przez jakieś czyny, które podejmuje, ale takiego pokornego w łączności i zawsze po pierwsze w prośbie do Ducha Świętego, by mnie prowadził tam, dokąd sam chcę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia pełnego głoszenia dobrej nowiny, tak jak Bóg chce. Do zobaczenia jutro. I oczywiście, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.